Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Więcej pieniędzy na zdrowie i kulturę. Będzie nowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego. Cieplej i taniej w podwarszawskich powiatach. Promujmy Mazowsze. Ponad 27 milionów złotych dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury. Zdecydowali o tym radni na ostatniej sesji sejmiku. W sumie zrealizowanych bądź rozpoczętych zostanie blisko 50 projektów. Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych zostanie w sumie prawie 17 milionów złotych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego wsparcie trafi do 12 placówek. Rzeczywiście dzisiaj przyznaliśmy dodatkowe środki, ponad 14 milionów złotych dla naszych placówek, zarówno na remont, modernizację, jak i doposażenie w sprzęt. Cieszymy się z każdych pieniędzy, ale tym razem to są środki, które na pewno na przykład w Szpitalu Międzyleskim sprawią, że oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia czy okulistyka będą działały sprawniej. To jest w tej chwili ponad 4 miliony złotych, a cały projekt na 3 lata to jest ponad 17 milionów złotych. Oczywiście bardzo ważna pracownia leków cytotoksycznych w Radomiu, to jest ponad 2 miliony złotych. Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że w szpitalu funkcjonują oddziały onkologia, hematologia, oddział płucny, gdzie leczymy również choroby nowotworowe, i oddział reumatologii. Okazuje się, że żeby te oddziały funkcjonowały i mogły podawać leki, to potrzebna jest nam ta pracownia leków cytostatycznych i cytotoksycznych. To również doposażenie szpitala w Ostrołęce, w sprzęt na ponad 1 milion złotych, ale to też środki dedykowane na rzecz szpitala w Pruszkowie, w Stocerze, szpital w Rudce otrzyma takie środki finansowe wsparcie, oczywiście Nikołańska również i szpital w Gostyninie. Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. W sumie 9 milionów złotych zostanie przeznaczonych na niezbędne inwestycje i zakup sprzętu. Z oszczędności udało się wygospodarować ponad 21 milionów złotych. Przeznaczamy je w całości na inwestycje, głównie w ochronie zdrowia, w kulturze. Bardzo konsekwentnie modernizujemy, doposażamy nasze instytucje ochrony zdrowia, nasze szpitale, ale też instytucje kultury i edukacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego ratuje lotnicze pogotowie ratunkowe. Za prawie 9 milionów złotych będzie budowana baza LPR-u w Sokołowie Podlaskim. To już kolejne środki, które trafiają na ten cel z budżetu Mazowsza. Tylko dzięki temu wsparciu możliwa jest realizacja tej inwestycji. Nie ma szybszego środka transportu dla ratowania życia jak helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Zarząd województwa już 2 lata temu przeznaczył 6 milionów na budowę nowej bazy LPR. Niestety kolejne przetargi nie wyłoniły wykonawcy. Oferty były za drogie. Nie pomogło też Ministerstwo Zdrowia. Baza lotniczego pogotowia ratunkowego budowana w Sokołowie Podlaskim jest w całości sfinansowana z budżetu województwa. Musieliśmy niestety w wyniku przetargu dokonać zwiększenia tej kwoty. Moje dwukrotne prośby skierowane do Ministerstwa Zdrowia nie odniosły skutku. Całość finansowania jest po naszej stronie, ale podjęliśmy taką decyzję po to, aby umożliwić funkcjonowanie i aby śmigłowiec ratunkowy, który tam będzie zlokalizowany, służył całemu wschodniemu i północnemu Mazowszu. Teraz jest szansa na rozpoczęcie inwestycji, bo zarząd zdecydował o wydaniu kolejnych niemal 3 milionów. Zarząd zdecydował, a radni poparli wniosek marszałków. Decyzja ta umożliwi wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy bazy, przerywając tym samym wielomiesięczny proces poszukiwań wykonawcy inwestycji. No wszyscy już dzisiaj wiemy, że ta baza w Sokołowie jest potrzebna, bo helikopter jest wykorzystywany oczywiście w bardzo trudnych przypadkach, ale jest niezbędny i już wiele razy wyjeżdżał i ratował ludziom życie. Baza składać się będzie z budynku, stacji paliw, miejsc postojowych śmigłowca, ciągów pieszych i jezdnych, strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca. Ponadto projekt obejmuje dostawę i montaż przesuwnicy dla śmigłowca oraz dostawę pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego. Nowa baza zapewni skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego. Czy kiedykolwiek zadaliście sobie Państwo pytanie, co możemy zrobić po raz pierwszy dla Mazowsza? To pytanie wielokrotnie powtarzane było na 8. Kongresie Promocji Mazowsza. Podczas kongresu samorządowcy i eksperci, w tym także specjaliści od marketingu terytorialnego, szukali skutecznych sposobów, jak kreować i doskonalić swoje marki regionalne.
po prostu spotkali się, aby zdobyć wiedzę dotyczącą promowania naszego regionu. Bardzo wiele samorządów wysłało tu swoich przedstawicieli z dziedziny promocji i wszyscy chyba się czegoś uczymy, bo to tak jak wynikało z konferencji, że Małzowsze to taka różnorodność, a w różnorodności jest oczywiście siła. To Chopin, tutaj na naszym terenie Jan Paweł Woronicz, czy na przykład Radziwiłłowie w Starej Wsi. A więc trzeba w rozmaity sposób budować tę, jak gdyby, markę tego Mazowsza. Nawet najlepszy produkt bez marketingu, akcji i kampanii promocyjnych nie istnieje. Na kongresie dzielono się doświadczeniami w szacowaniu wartości marki, jaką ma powiat, gmina czy sołectwo. A marką jest krajobraz, kuchnia czy kultura. Nie zabrakło też wykładów o pomysłach na budowanie aktywnego zaangażowania mieszkańców. Dzisiaj potrzebujemy strategicznego działania, które z jednej strony prowadzi samorząd województwa mazowieckiego, ale z drugiej strony również samorządy lokalne. Stąd ten kongres, który organizujemy już po raz ósmy, Rozwoju Mazowsza, jest taką platformą dialogu pomiędzy tymi, którzy zajmują się właśnie marketingiem zawodowo, ale i lokalnymi społecznościami. Na zakończenie pierwszego dnia kongresu zaplanowano panel, w którym uczestnicy nawiązywali do tegorocznego jubileuszu 20-lecia samorządu województwa. Podsumowali pracę na rzecz rozwoju turystyki na Mazowszu. Dzisiaj to już jest inne Mazowsze. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale akurat w infrastrukturze ostatnie, zwłaszcza 15 lat, to jest gigantyczny postęp. Drugiego dnia konferencji uczestnicy rozmawiali o umiejętnym łączeniu perfekcjonizmu i autentyczności oraz wzięli udział w warsztatach, jak myśleć o kliencie w projektowaniu usług, doświadczeń, przekazów, niezależnie czy klient jest mieszkańcem, turystą, inwestorem czy dziennikarzem. Na koniec powtórzmy pytanie z początku kongresu. Co możemy zrobić po raz pierwszy dla Mazowsza? Pytanie, które nie musi być kierowane tylko do samorządowców. Będzie cieplej i oszczędniej za 4,5 miliona. Podwarszawskie powiaty dostały pieniądze z Unii Europejskiej na termomodernizację. Do powiatu warszawskiego zachodniego trafi blisko 3 miliony złotych wsparcia unijnego na zwiększenie efektywności energetycznej w 4 budynkach użyteczności publicznej: Środowiskowym Domu Samopomocy w Łupcu, Budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. Natomiast powiat grójecki otrzyma ponad 1 200 000 zł na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Wsparcie prawie 350 000 zł na kompleksową modernizację trafi też do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Z kolei gmina Mochowo zainwestuje ponad 300 000 zł z funduszy unijnych w zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy. To ważna inwestycja, ponieważ na to zawsze brakowało środków. To jest taki impuls do tego, żeby zmodernizować te budynki, które tej modernizacji wymagają. Też mają to nie tylko docieplenie budynków, ale to też wymiana stolarki okiennej, to też wymiana instalacji. To będzie procentowało i w lecie, i w zimie, bo często przynajmniej budynek starostwa, budynki szkół są częściowo klimatyzowane. Dzięki tym inwestycjom zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ostatnio oczywiście dużo się o tym mówi, bo mamy przecież uchwałę antysmogową wdrożoną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jak dbać o środowisko, jak pomóc przedsiębiorcom, jak wspierać rolnictwo, jakiej edukacji chcemy dla naszych dzieci? O tym płotczanie dyskutowali podczas debaty z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. 20 lat działalności samorządu województwa to dobry czas na podsumowanie jego funkcjonowania. Jest to także okazja do dyskusji na temat przyszłości i rozwoju regionu w kontekście zmian zachodzących zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak również europejskim. Okazją do rozmowy na ten temat była konferencja subregionalna zorganizowana w Płocku. Subregion Płocki jest liderem w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych i tych z budżetu Mazowsza. I na koniec jeszcze jedna informacja. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach nosi imię świętego Jana Pawła II. Na pamiątkę nadania imienia szpitalowi na ścianie wewnątrz głównego holu odsłonięto tablicę z wizerunkiem świętego Jana Pawła II. Wcześniej biskup siedlecki Kazimierz Gurda odprawił mszę świętą w szpitalnej kaplicy. O tym, że szpital będzie nosił imię świętego Jana Pawła II, zdecydowało nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.